trzeba było wykałaczką mataczać w ocecie, a potem malować jajki na jajku kilka razy, no i pocierać. Co ty zrobiłaś na swoim jajku? Zrobiłam kwiatuszek, jeden duży i dwa małe serduszka. Wykrapialiśmy jajka. Jak to się robi? Macza się wykałaczkę w occie i kilka razy trzeba przejechać po jajku, a wtedy się wydrapuje dany wzór. A jakie wzory ty wydrapałeś? Kwiatka i paski. I dwie litery mojego imienia. To jest nazwisko, a to, na którą się literę moje imię zaczyna. Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży i dzieci. Jest to cykl zajęć takich przedkonkursowych, które zostały zorganizowane przez Muzeum Wsi Opolskiej. A ja jestem przedstawicielem jako twórca ludowy. No i właśnie jako osoby chętne zgłosiliśmy się do tego, żeby edukować dzieci i młodzież do takiego właśnie przedkonkursowego tematu. Oczywiście celem jest konkurs, czyli edukacja i pokazanie właśnie tej tradycji u nas na Śląsko-Opolskim, czyli kroszonkarstwo, pisankarstwo. Są jeszcze inne techniki, które dzisiaj właśnie robiliśmy na warsztatach i to jest wytrawianka. Wytrawianka jest jedną z takich starszych, ale takich może nie do końca znanych przez Opolan metody zdobienia jaj, ponieważ no, bardzo rzadko używana. Polega ona na tym, że ostrym patyczkiem, ważne, żeby to był patyczek, nie jakieś ostre narzędzie, moczymy w kwasie, kiedy w kwasie, czyli w dzisiejszych czasach jest to ocet, bo jest ogólnie dostępny, ale kiedyś tradycyjnie używało się octu, bo go nie było zwyczajnie, więc używało się kwasu z ogórków kiszonych, czy gdzieś z kapusty kiszonej. I takie właśnie jajko zafarbowane na przykład w cebuli, naturalnie, tym patyczkiem zamoczonym w occie, czy tam w tym kwasie, wytrawiało się pocierając w jednym miejscu. I w tym miejscu został wytarty jakby ten kolor, no i z podspodu wychodziła ta skorupka jajka. I tym sposobem właśnie robiło się takie wzory. No i jest rzeczywiście to bardzo rzadkie. Jedna twórczyni startuje w konkursie i rzeczywiście tylko tym się zajmuje. Czy to jest trudne, bardzo trudne, łatwe? Czy już kiedyś coś takiego robiłeś? Ja nie robiłem, ale jest dla mnie łatwe. A co takiego fajnego jest w zdobieniu takich jajek? Co ci się najlepiej podoba? Wydrapywanie. A czy w domu też na wielkanocny stół pomagasz mamie i robisz takie różnego rodzaju właśnie wielkanocne jajka? Malujemy je pisakami z kuzynem, a potem idziemy do kościoła. A jakie wzory robisz na tych pisankach wielkanocnych? Na następną zrobię w paski. A czy w domu na święta wielkanocne też pomagasz mamie w robieniu pisanek? Kolorujemy też. I jak to się robi w domu? Że potem się bawimy z moim bratem, że chowamy jajka, no i Piotruś musi je znaleźć.